Teraz ja zadaję pytanie, tak? No i odnosimy się znowu do inwestycji, tylko w tym roku zaistniała konieczność przesunięcia inwestycji na za 15 milionów złotych na kolejny rok. W budżecie inwestycyjnym średnio to jest około 20 milionów złotych rocznie. Właściwie co roku mniejsze lub większe przesunięcia są konieczne. Jak pan planuje usprawnić procesy inwestycyjne w mieście, żebyśmy takiego problemu w przyszłości nie mieli? Szanowni Państwo, to trochę wynika jakby z metodyki mojego podchodzenia do świata. Nauczyłem się tego w cieszyńskim mechanie, którego uczyłem, który skończyłem. Miałem taki zwyczaj, że zawsze zabierałem ze sobą jakiś chlebak albo teczka, w nim zeszyt czy coś jeszcze, w razie czego, gdyby było trzeba coś jeszcze ten czas lepiej wykorzystać. I tak też podchodzę do naszego budżetu, czyli to, co żeśmy zaplanowali, to z pewną premedytacją, myśląc już o tym, czy być może uda nam się zrobić więcej. Ci, którzy z Państwa pracują w samorządzie, doskonale wiedzą, że na tak zwanej półce zawsze trzeba mieć coś przygotowane, bo nagle pojawia się jakiś projekt i wtedy trzeba albo szybko uchwałę, a już nie ma na to czasu, albo trzeba taki projekt przygotować, a nie ma na to już pieniędzy. Wobec tego to rozwiązanie, które jest zaproponowane, jest metodycznym rozwiązaniem, ono nie jest błędnym rozwiązaniem. Zaplanowaliśmy oświetlenie, niestety trzy przetargi. Przy ostatnim zdarzyła się taka oto historia, że przychodzi do mnie gość i mówi: no ja zrobiłem zdjęcia z wyników tego postępowania przetargowego. To nie tylko będzie KIO, ale może być coś więcej. Odpowiadam facetowi, że urzędnicy na pewno dopełnili pełnych obowiązków. Jeżeli pan chce robić coś, to niech pan robi co chce. Jak będzie coś nie tak, to niech pan jest pewny, że ja pierwszy zgłoszę to do Centralnego Biura Antykorupcyjnego albo do Centralnego Biura Śledczego. Facet nie zgłosił już uwag. Tam trzeba mieć dość mocny kręgosłup i czasami niestety negocjacje się przeciągają, bo przedsiębiorcy czasami wiedzą, że jesteśmy zszantażowani, czasami gospodarczo, a czasami społecznie. Ktoś doskonale wie, że jak tego nie zrobisz w terminie, to będziesz się musiał tłumaczyć przed społeczeństwem. Ale ja mówię, wolę się tłumaczyć przed społeczeństwem, niż złamać prawo. I tak było w tym przypadku. W przypadku stadionu lekkoatletycznego, i to jest jedna z pozycji, warta blisko 7 milionów. Druga duża pozycja to jest właśnie ten stadion, i w ten sposób robi nam się właśnie te wypowiedziane mniej więcej 15 milionów. Historia ze stadionem jest tego typu, że no, na razie tkwimy w procedurach, czekamy na pozwolenie na budowę i przeciąga się to. Dokumenty złożyliśmy w kwietniu, jest listopad, czekamy nie w naszym urzędzie na coś takiego i czasami nie mamy po prostu na to wpływu, trzeba zachować cierpliwości więcej. A ponieważ zgadzam się w tym zakresie z panią przewodniczącą, że bez stadionu da się żyć, dlatego żyjemy i wykonamy go po prostu, kiedy się da zrobić, nie nerwowo, spokojnie, krok po kroku budujemy Cieszyn. I jeszcze krótko, czy rzeczywiście stadion może przyciągnąć do nas turystów? Tak, może. No, przykład dał nam klub sportowy TS Piast 1909. Przyciągnął w ciągu tych wakacji kilkaset młodych ludzi, którzy grali na naszym stadionie, zresztą niezwykle chwaląc całe otoczenie. I tak, podtrzymuję tą tezę, że możemy przyciągać naszymi obiektami i to jest cały plan. Robimy stadion sportowy, robimy kąpielisko, robimy obiekty pod wałką, w tym sztuczna nawierzchnia, bo tam po prostu to jest potrzebne. Ale róbmy to systematycznie, krok po kroku. Dziękuję.